dzisiaj Grant McCormick, który jest regionalnym wiceprezydentem USO Europe, Middle East and Africa. I porozmawiamy dzisiaj o tym, co to jest USO i co takiego, dlaczego wszyscy powinniśmy wiedzieć i jak możemy wspomóc tę fantastyczną organizację. Grant, how are you? O mnie wszystko świetnie. Dziękuję za spotkanie i za możliwość rozmowy na waszej antenie. Naprawdę żałuję, że nie mówię po polsku, ale doceniam, że mogę spotkać się z waszymi widzami. Dla tych, którzy nie znają tej organizacji, co to jest USO? What is USO? Cóż, wiele osób, które nie mają styczności z wojskiem, nie wie, co to jest USO. USO to organizacja charytatywna, której zadaniem jest wspieranie naszych żołnierzy, gdziekolwiek na świecie się znajdują, poprawianie jakości ich życia. I robimy to na wiele sposobów. Po pierwsze i najważniejsze, przez organizowanie, stawianie naszych centrów. Takich miejsc, które są dostępne dla wszystkich naszych żołnierzy, ale także żołnierzy z armii sojuszniczych, w każdej bazie na świecie, w której jesteśmy. Kilka z nich jest już w Polsce. Najprościej mogę to porównać do Starbucka na sterydach, żeby lepiej sobie to wyobrazić. Więc kiedy nasi żołnierze wchodzą do środka, to widzą sofy, stoły, krzesła, komputery, snack bar. Zawsze musi być bar z przekąskami. Telefony, Wi-Fi, wszystko po to, żeby mogli dzwonić do domu. Są pokoje, w których mogą w ciszy odpoczywać, odciąć się od świata, w którym są na co dzień, czy zwyczajnie uczyć się, bo bardzo wielu żołnierzy w czasie służby kończy studia. Są też stoły do bilarda, do ping-ponga, telewizory. Oprócz tego USO działa trochę jak kaowiec na turnusie czasowym. Organizujemy wydarzenia dla żołnierzy. Biegi, turnieje sportowe, grillowanie, prezenty, paczki USO to go. Chodzi przede wszystkim o to, aby podnieść jakość ich życia w każdej bazie, w której się znajdują. That's the primary service that we provide are these centers, but we also provide a multitude of programming as well, everything from bingo to 5K runs, USO to Go's care packages and other items, barbecues. That's what the USO is all about. It's about providing quality of life for our service members that are away from home. Czyli możemy powiedzieć, że USO Center to taka namiastka domu, miejsce, w którym czują się jak u siebie, jak w Ameryce, bez względu na to, w jakim miejscu na świecie się znajdują. Their home, no matter what's going on outside and no matter how difficult it is for them to be where they are at the moment. Tak, jeśli pomyślisz o naszych żołnierzach w Polsce w tej chwili, są przecież z daleka od rodzin, w bazach treningowych, które gdzieś daleko od miast, w lesie, w błocie, wszystko jest obce, inne, dużo pracy, wysiłku, stresu, ale kiedy wchodzą do ośrodka USO, to tak jakby wracali do domu. Wchodzą do domu i mogą zadzwonić do żony czy mamy, porozmawiać z dziećmi, przeczytać im książeczkę na dobranoc. To jest to, co robimy. And it's just like, wow, they're no longer in this training area. They're no longer in this austere location. They're walking into their home and they're able to pick up a phone and call their wives or their mothers and their children, wish them happy birthday. That's what the USO is providing our service members so far from home. Czy USO wspiera także jakoś lokalne społeczności w miejscach, gdzie znajdują się bazy? Is it not possible because USO are at the base? Nasz główny cel, powód istnienia, to wspieranie członków sił zbrojnych USA i sił koalicyjnych. Ale czasami mamy też okazję do zapoznania naszych żołnierzy z lokalną kulturą, historią, lokalnymi zwyczajami i tradycjami poprzez organizowanie wyjazdów czy wycieczek, żeby lepiej poznać kraj, w którym akurat się znajdują. Jako były żołnierz z doświadczenia wiem, jakie ważne jest to, aby poznać naszych gospodarzy i kraj, w którym jesteśmy. Ale naszym głównym celem, celem USA, to jest wspieranie naszych żołnierzy w bazach na całym świecie. Has, and it's a service that we do provide. But we don't really focus primarily on the local communities per se. Jesteś weteranem, masz ze sobą fantastyczną karierę wojskową. Doświadczyłeś z pierwszej ręki na sobie, jak ważne dla żołnierza są centra USO, you have experienced the gift of USO firsthand, right?
Oczywiście i mogę ci powiedzieć, że w czasie Desert Storm, pamiętam jakby to było wczoraj, Wigilia Bożego Narodzenia w Arabii Saudyjskiej, ja nocno w służbie, sam, zaczęło jeszcze padać, wzniosłem oczy do nieba i pomyślałem sobie, Panie Boże, chyba nie może już być gorzej. Naprawdę było mi ciężko. Trochę depresji, tęskniłem za domem, już 8 miesięcy nie byłem w domu. Naprawdę było mi smutno i źle. I po służbie, to już był poranek Bożego Narodzenia. Poszedłem do USO, wchodzę, patrzę, tam choinka, światła, wszyscy ją ubierają. Z tyłu wielkie pudła z nalepkami USO, pachnie ciasteczkami, mnóstwo słodyczy, muzyka. Moje chłopaki ubierają choinkę. USO wysłało te wszystkie rzeczy dla nas na drugim końcu świata. Nigdy tego nie zapomnę i tego uczucia, że jest ktoś, kto nas wspiera tak daleko od domu. To wspomnienie zostanie ze mną na zawsze. And there was all these boxes, and the boxes had these USO labels on them. And it smelled like cookies, and there were candies everywhere, and there was music playing. And what had happened was the USO sent all these boxes over there with Christmas decorations and candies and cookies for the service members. And I saw my friends putting up decorations. And it's a memory that I will never forget about the USO, how the USO was there for us so far from home. And it was a special moment that I'll never forget. Jak słyszeliśmy, USO to organizacja niedochodowa, charytatywna. Jeżeli chcemy wspomóc organizację, jak możemy to zrobić? Po pierwsze i najważniejsze, naszą pracę wspierają wolontariusze. Więc jeśli chcecie pomóc, nic prostszego niż odwiedzić najbliższe centrum USO i zwyczajnie powiedzieć, że chcecie się zaangażować. Kochamy naszych wolontariuszy, są jak rodzina. A jeśli nie ma w waszej okolicy USO, zawsze można wspierać nas przez donacje. Wszyscy wiemy, że wolność ma swój koszt. Nasi żołnierze widzą to codziennie. USO jest organizacją charytatywną. Donacje in-kind, czyli jakieś rzeczy czy produktów, czy także pieniężne, zawsze przydadzą się naszym żołnierzom na wschodniej flance NATO. Ale naprawdę najbardziej zachęcam do tego, żeby zostać wolontariuszem, bo to niezwykłe doświadczenie, zostać częścią naszej rodziny. That we can utilize out here along the eastern flank or along NATO's eastern flank or throughout the USO. I have to tell you, there's not an organization better than this one. 27 years in the military, 12 years with the USO. So proud of what we do, but and so proud to be a part of it. And I think that if we got in-kind and cash donations, that's something that could be helpful. But volunteer, be a part of our family. Come out and be a part of us. Żadna inna armia na świecie nie ma takiego wsparcia, takiej organizacji wspierającej ją jak USO. Jesteście jedyni w swoim rodzaju, prawda? Military doesn't have the support that American military does, right? You guys are one of a kind. Masz rację, to prawda. To czasem zabawne, bo zdarza się, że żołnierze z armii sojuszniczych, kiedy wchodzą do naszych centrów USO, chcą płacić za przekąski, za różne rzeczy, które są dostępne. I są zdumieni, że wszystko jest darmowe. Pytają, jak to jest możliwe, bo w ich krajach czegoś takiego nie ma. I mówimy im tak zwyczajnie i po prostu, że tak, to wszystko jest całkowicie bezpłatne i dostępne dla wszystkich, którzy służą. To wszystko dzięki hojności naszego społeczeństwa, które właśnie w ten sposób, między innymi, wspiera armię i żołnierzy. 13 lipca odbędzie się spotkanie, w czasie którego Polonia po raz pierwszy, jeśli się nie mylę, będzie miała okazję do poznania USO, a szczególnie USO Europe, na którym spotkaniu będziesz także obecny. Co chciałbyś, żeby uczestnicy spotkania z niego wynieśli? Co powinno z nami zostać? Świetne pytanie. Myślę, że trochę już o tym powiedzieliśmy na początku. Chodzi nam o to, żeby zaprezentować organizację całej społeczności, szczególnie tym, którzy inaczej w ogóle nie wiedzieliby o jej istnieniu. Chcemy, żeby więcej osób wiedziało, co robimy, ale także, a może przede wszystkim, chcemy podkreślić poświęcenie naszych żołnierzy, całych sił zbrojnych, naszych sił zbrojnych na świecie, a teraz także i w Polsce. Żołnierzy i ich rodzin, podkreślić ogrom tego poświęcenia. Mamy nadzieję, że właśnie takie będą rezultaty tego spotkania, że więcej osób doceni to, co robią nasi żołnierze. So I think that's the takeaway that I'd like to see happen from this
July 13th event. Zacząłeś swoją służbę wojskową w Japonii i skończyłeś 20 lat później w Niemczech. Lubisz być z dala od domu? Czy dlatego zdecydowałeś się dołączyć do USO, daleko od Ameryki? You just like being away from home? Wiem, to zabawne, ale już tę sobotę lecę do domu, mam wielkie spotkanie rodzinne, zobaczę moich bliskich, dzieci, wnuki, a spędzimy wspólnie czas na łódkach i jet ski. To naprawdę będzie fantastyczne. Ale zupełnie poważnie, USO to niezwykła organizacja. Jestem dumna, że mogę być jej częścią i myślę, że właśnie dlatego do niej dołączyłem. Bycie z dala od domu jest czymś normalnym, kiedy jesteś żołnierzem. I muszę powiedzieć, że Polska, czy Niemcy, czy wszystkie inne kraje, w których byłem, zawsze mają coś ciekawego do zaoferowania, coś, co mnie ciągnie. Poland and Germany and these other countries, they have a lot to offer as well. So that's my final Więc question. Ostatnie How do you like Europe? Co podoba ci się w Europie najbardziej? That you like about it? Lubię pierogi, ale niemieckie piwo nie jest złe. Lubię tę kulturę i ludzi. Oczywiście kocham Amerykanów, ale uwielbiam ludzi tutaj, w Europie i te ich inne spojrzenie na świat. Kawiarnie, w której możesz usiąść, wypić kawę i spokojnie porozmawiać, nie spieszyć się. Myślę, że to przyciąga mnie najbardziej. Właśnie ludzie. To different culture. They have cafes and they have different things like that where you can relax at a cafe and enjoy a cup of coffee and a conversation. And that's always fun to me. So I think that's the draw for me is the people. Dziękujemy za rozmowę. A jeśli chcecie wspomóc USO, wystarczy odwiedzić najbliższe lotnisko O'Hare albo Midway, albo wejść na stronę uso.org. USO Center. But if anybody wants to learn more, find out more or help, all they have to do is go to uso.org and that will tell them everything they need. Tak, oczywiście. I na tej stronie możecie też złożyć donację. Not a shameless plug or anything, but if they want to donate, they can go to uso.org/donate. Absolutely. Grant, thank you very much for this first. Dziękuję za rozmowę. Szczęśliwej podróży do Stanów i do zobaczenia we czwartek. Good luck with everything. Have a safe trip home and we'll see you at the luncheon on the 13th. Okay, wonderful. Thank you for your time. Thank you very much.